Cześć. Dzisiaj tak trochę inny kadr. Mam nadzieję, że też lepszy dźwięk, lepsza jakość. Na tym nam najbardziej zależy w tych odcinkach. No ale zaczynamy. Czas na kryptydę, o którą bardzo chcieliście szerzej poznać, a jej legenda jest znana prawie każdemu na tym świecie. Mowa oczywiście o zamieszkującym wysokie partie Himalajów człowieku śniegu, zwanego Yeti. Yeti to chyba najbardziej popularne hipotetyczne stworzenie. Mityczny przedstawiciel niezidentyfikowanego gatunku zwierzęcia lub człowieka stał się inspiracją dla filmowców, którzy wielokrotnie wykorzystywali jego motyw w swoich filmach. Dziś postaram się Wam bardziej przedstawić tą kryptydę. Dlatego rozsiądźcie się wygodnie, zamknijcie oczy, przenosimy się do Himalajów, krainy Shangri-La, tybetańskich mnichów i Dalai Lamy. Tam właśnie rozpoczynamy naszą przygodę w poszukiwaniu Yeti. Ja nazywam się Radosław Czajkowski i zapraszam do kolejnego odcinku z serii o kryptydach. Człowiek śniegu po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w 1889 roku. Wtedy właśnie angielski pułkownik Wandall podczas misji w Sikkimie na północy Indii zobaczył nagle na śniegu kilka stworów o olbrzymich nagich stopach, wysokości około 5 metrów. Wypytywani o dziwne zwierzę tubylcy określili je nazwą Yeti. Miała to być też istota człekokształtna, pokryta rdzawym futrem o wzroście od 1,5 do ponad 2 metrów. Jak dotąd jedynymi dowodami jego istnienia były dziwne, niepasujące do żadnego znanego zwierzęcia ślady na śniegu oraz naoczne świadectwa. Co pewien czas pojawiają się nowe. Niektórzy twierdzą, iż obiekt badań kryptozoologii występuje również na Syberii. Tybetańczycy nazywają ją Kangulei. Jest on uznawany jako kuzyn czy gatunek spokrewniony z południowoamerykańską wielką stopą. Przypomina on z wyglądu niedźwiedzia lub małpę człekokształtną. Tubylcy powszechnie wierzą w Yeti. Tajemnicze istoty były również obserwowane przez zachodnich himalaistów. Znacznie częściej zauważano wielkie odciski stóp na powierzchni śniegu, rzekomo przypisywane kreaturze. Pierwsze wzmianki w zachodniej literaturze pochodzą z XIX wieku. Zoologowie po raz pierwszy dowiedzieli się o występowaniu takiego potwora w 1832 roku, kiedy to Anglik B.H. Hodgson pisał wtedy, że jego miejscowi tragarze uciekli wysoko w górach przed przypominającą małpę istotą. On sam jednak jej nie zobaczył. Później w 1899 roku major Lawrence Weddell jako pierwszy zarejestrował ślady stóp tej istoty. W 1921 roku dziennikarze prześcigali się już w doniesieniach na temat obrzydliwego człowieka śniegu. Druga wojna światowa chwilowo położyła temu kres do roku 1951. To właśnie wtedy Eric Shipton wzniecił na nowo spekulacje, publikując dramatyczne zdjęcia ogromnych śladów stóp zostawionych na śniegu.
Na podstawie opisów tubylców, analizy odkrytych śladów oraz relacji z domniemanych obserwacji, Yeti można scharakteryzować jako dużą, dwunożną istotę o podstawie wyprostowanej, silnie owłosioną lub raczej pokrytą ciemnym, rzadziej rudym albo srebrzystym futrem, zbliżoną wyglądem do niedźwiedzia, wielkiej małpy człekokształtnej czy wręcz istoty ludzkiej. Niekiedy mowa jest o zbliżonej do ludzkiej budowie twarzy, łap, dłoni. Według innych relacji są to istoty podobne do wielkich małp. Spora ilość kryptozoologów zaprzecza istnieniu Yeti. Uważa je za istoty wręcz legendarne. Przemawia za tym brak przekonujących, bezpośrednich dowodów na istnienie Yeti. Nie sfotografowano go, nie nagrano żadnego filmu, ani też nie schwytano żadnego gatunku tego stworzenia. Yeti rzekomo żyje na wysokości ponad 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach odludnych, pokrytych śniegiem i w większości dotąd niezbadanych. Większość obserwacji była dokonywana w niesprzyjających warunkach, zazwyczaj z dużej odległości. Widziane obiekty mogły być złudzeniami optycznymi, znanymi gatunkami zwierząt lub po prostu ludźmi, przykładowo wędrującymi buddyjskimi czy hinduskimi ascetami, prowadzącymi pustelniczy tryb życia w bezludnych obszarach. Odkryte ślady olbrzymich stóp należących jakoby do Yeti można interpretować również jako tropy niedźwiedzia wytopione przez słońce i w ten sposób powiększone do nienaturalnych rozmiarów. Tak zwane skalpy Yeti, przechowywane m.in. w tybetańskich klasztorach, w większości przypadków okazywały się fragmentami futer niedźwiedzi lub małp. Niektórych z nich jednak nie udało się jednoznacznie przypisać do znanych dotychczas gatunków. Nie można wykluczyć fantazjowania obserwatorów lub nawet faktu, że stali się oni ofiarami mistyfikacji. Wątpliwe jest to w przypadku obserwacji himalaistów na znacznych wysokościach i w dużym oddaleniu od siedzib ludzkich. Niektóre opowieści o spotkaniu z Yetim są bardzo dziwne. Do tego stopnia, że ciężko uwierzyć w ich wiarygodność. Relacja kapitana Duverny z 1938 roku głosi, że gdy podczas samotnej podróży przez Himalaje uległ ślepocie śnieżnej, od niechybnej śmierci uratowała go prawie 3-metrowa istota wyglądająca jak prehistoryczny człowiek, która opiekowała się nim do momentu odzyskania zdrowia. Jest to na tyle dziwne, że wszystkie relacje tubylców mówią o wrogim nastawieniu Yeti do ludzi. Mało prawdopodobne wydaje się fakt niemożności bezpośredniego zaobserwowania czy schwytania tak wielkiego zwierzęcia. Z drugiej strony inne duże małpy człekokształtne, szympansy z lasu Bili, zostały odkryte dopiero w 2004 roku. Żadna z organizowanych w XX wieku dużych ekspedycji nie zdołała dostarczyć dowodów na istnienie Yeti. Wśród nich najbardziej znana była wyprawa Sir Edmunda Hillary'ego w 1960 roku. W ciągu 10 miesięcy, mimo wykorzystania nowoczesnego sprzętu obserwacyjnego i działań na szeroką skalę, nie uzyskała ona nawet poszlak wskazujących na jego obecność. Zdaje się, że taka metoda poszukiwań z góry skazana była jednak na niepowodzenie, ponieważ, zakładając istnienie Yeti, należałoby je uznać za istoty płochliwe i unikające, o ile to możliwe, spotkań z większymi grupami ludzi. Dotychczasowe bezpośrednie kontakty tubylców z Yeti były raczej przypadkowe i niespodziewane dla obu stron. 4 listopada 1979 roku polska ekspedycja atakującą zimą szczyt Iłocji
kierowana przez Andrzeja Zawadę, znalazła w śniegu ślady przypisywane Yeti. A Jerzy Surdel, jako pierwszy w historii himalaista, zdołał je sfilmować. 20 października 2008 roku japońska ekspedycja badająca ślady Yeti w Nepalu odkryła i udokumentowała odcisk stopy w śniegu, który kształtem przypominał stopę ludzką, lecz miał długość 20 cali. Jest to około 51 cm. Włoski himalaista Reinhold Messner, zdobywca wszystkich 8-tysięczników, w najbliższym czasie nie będzie szukał Yeti. Plany człowieka, który jest sławnym tropicielem tego stwora, pokrzyżowała australijska prasa, ujawniając szczegóły jego tajnej misji. Zgodnie z zamierzeniami Messnera, celem ekspedycji naukowej było potwierdzenie głoszonej przez niektórych badaczy tezy, że legendarny Yeti, który budzi jego zainteresowanie od lat, to krzyżówka dwóch niedźwiedzi. Naukowcy wraz ze słynnym himalaistą jako przewodnikiem chcieli odnaleźć stworzenie, poddać je narkozie i pobrać próbkę krwi do analiz genetycznych. Te tajne plany jednak ujawniła prasa w Austrii. 70-letni pierwszy zdobywca korony Himalajów powiedział agencji informacyjnej ANSA, że jest zaskoczony tym, że gazety napisały o jego ekspedycji, którą za wszelką cenę chciał utrzymać w tajemnicy. Teraz wszystko zostało odwołane, ponieważ ci, którzy nie powinni dowiedzieć się o wyprawie, już poznali szczegóły, oświadczył himalaista. ANSA zauważa, że choć nie odniósł się bezpośrednio do talibów, to ich właśnie miał z całą pewnością na myśli. Grupa zachodnich naukowców pod przewodnictwem króla 8-tysięczników stanowiłaby atrakcyjny cel ewentualnego ataku, stwierdza agencja. Himalaista zapewnił, że mimo to pozostaje do dyspozycji autorów tego interesującego projektu. Przez 20 lat Reinhold Messner przywiózł z wyprawy w najwyższe góry świata łapę i kawałek futra niedźwiedzia i uznał to za potwierdzenie teorii, iż mityczny człowiek śniegu to nic innego jak zwierzę stopochodne. Ostatnio hipotezę tę potwierdzili brytyjscy uczeni, których zdaniem Yeti jest krzyżówką niedźwiedzia polarnego i brunatnego. To ten właśnie zespół naukowców poprosił himalaistę, by poprowadził ich na poszukiwania okazu żyjącego w Pakistanie. Chodzi o to, by sprawdzić, kiedy doszło do tej krzyżówki, wyjaśnił Messner, dodając, że według niektórych teorii nastąpiło to stosunkowo niedawno, czyli od 10 do 12 tysięcy lat temu. Kiedy jednak zastanowimy się, to zauważymy, że stwierdzenie profesora Sykesa z brytyjskiej uczelni nie jest ani proste, ani nieproblematyczne. On tylko zastąpił jedno nieznane zwierzę innym, gatunkiem prehistorycznego niedźwiedzia. Może odbyć pod gatunkiem brązowego niedźwiedzia, który wywodził się z niedźwiedzia polarnego lub też mieszanką niedźwiedzia polarnego z brązowym. W każdym razie jego środowisko życia różni się od środowiska typowego niedźwiedzia, przyczyniając się do powstania opowieści o Yeti. Oprócz przedstawionej przed chwilą przeze mnie teorii o krzyżówce dwóch niedźwiedzi, podjęto również inne próby wyjaśnienia fenomenu Yeti. W języku nepalskim słowo Yeti składa się z dwóch słów Yeti. Oznacza to mniej więcej niedźwiedzia w skalistym miejscu, ale często jest używane w odniesieniu do każdego mieszkańca gór. Niektórzy uważają, że są co najmniej trzy typy Yeti. Jute, rzeźny niedźwiedź, czyli duża owłosiona kreatura. Time,
mały człowiek, czyli małe stworzenie przypominające gibona, oraz ostatnim jest Meti, czyli dwunożna małpa, o której myśli większość ludzi, słysząc słowo Yeti. Belgijski kryptozoolog Bernard Heuvelmans uważał Yeti za żyjący gatunek wielkich małp człowiekokształtnych z rodzaju Gigantopithecus, znanych z wykopalisk w Azji Południowej i Wschodniej z okresu od 5 milionów do 100 tysięcy lat temu, i nadał mu hipotetyczną nazwę łacińską Dinopithecus nivalis. Choć nie wiadomo do końca, jak poruszały się gigantopiteki, większość naukowców uważa, że ze względu na swą gigantyczną masę ciała nie były one zdolne do przemieszczania się na dwóch nogach i chodziły na wszystkich czterech łapach, jak robią to przez większość czasu współczesne goryle i szympansy. A to kłóci się z opisem dwunożnej istoty, jaką rzekomo jest Yeti. Przez tych kryptozoologów, którzy wierzą, że Yeti jest istotą człowiekokształtną, jest on często uznawany za odmianę lub gatunek pokrewny wielkiej stopie, rzekomo żyjący na terenie Ameryki. Opisy spotkań ludzi z tymi istotami często są podobne i w obu przypadkach najczęstszym dowodem ich istnienia są odciski stóp. Czy Yeti żyje naprawdę? A może to tylko legenda? Jedna z dość popularnych historii, w której mógł brać udział Yeti, albo raczej potwór zwany Menkiem, jest tragedia, do której doszło na przełęczy Diatłowa w górach Uralu. Choć od tragedii minęło już ponad 60 lat, zdarzenie wciąż rozpala ogromne emocje i mnożą się teorie. Rosyjski komitet śledczy ogłosił wznowienie dochodzenia, ale trudno oczekiwać, by wnioski różniły się od oficjalnego śledztwa z czasów ZSRR, które uznało, że turyści zginęli w wyniku działania siły wyższej. Więcej na temat Przełęczy Diatłowej dowiecie się z innego odcinka, a dzisiaj nad tym skończymy. Mam nadzieję, że się podobało, że dowiedzieliście się czegoś więcej na temat tej kryptydy. Jeśli tak, to oczywiście dajcie łapkę w górę. No i w komentarzach standardowo napiszcie, co chcielibyście widzieć w kolejnym odcinku. Dzięki.